Jest taka księga, którą trochę rzadko czytamy. To są treny Jeremiasza. Otwórzmy księgę trenów. Ona jest zaraz po księdze Jeremiasza, czyli księdze samej księdze proroka, którą tak dobrze znamy. I jest taki moment w tej całej księdze. Jakoś tak nie daje mi spokoju od dłuższego czasu. I to jest... To jest rozdział trzeci. Rozdział trzeci i to będą wersety od 21 do 41. Treny to jest w ogóle taka księga, która została napisana w wyjątkowym okresie, to znaczy to już było po zburzeniu Jerozolimy. Jeremiasz przez długi czas zapowiadał to zburzenie Jerozolimy i przeżywał to, że nikt go nie chce prawie słuchać. I to się wreszcie stało i wtedy Jeremiasz zaczął się żalić. I widać w tej całej księdze, jak strasznie cierpi. Ale przy tym wszystkim są takie momenty, kiedy mówi o nadziei. Nadziei w cierpieniu. Wtedy, kiedy człowiek czuje się bardzo... przygnieciony i kiedy tak jakby tej nadziei mu zaczynały brakować, ale od 21 wersetu w trzecim rozdziale pisze tak. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja. Niech nastawia policzek temu, kto go bije. Niech nasyca się zniewagą, albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno dobre, jak i złe? Na co może się uskarżać człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Jest taka rzecz, którą właściwie wszyscy traktujemy jako oczywistą, ale warto ją sobie właśnie przypomnieć wtedy, kiedy zaczynamy odczuwać coś, co jest takim niewygodą albo ciężarem jarzma. Jeremiasz mówi, że wszystko, co nam się zdarza, ponieważ do Boga należymy,
Wszystko, co nam się zdarza, pochodzi od Niego, czy to za Jego inicjatywą, czy to za Jego dopustem. Ale całe nasze życie należy do Pana. I mimo, że wkłada na człowieka czasem jarzmo, a to jarzmo nigdy nie jest miłe, bo jarzmo zaczyna gnieść. I to jest tak, że każdy człowiek, na którego Pan wkłada jakieś jarzmo, zaczyna się wiercić i zaczyna mu być nieprzyjemnie i zaczyna protestować. To stary człowiek tak ma i będzie tak miał. I właśnie wtedy trzeba sobie przypomnieć o tym, jak pisze Jeremiasz, że niewyczerpane są objawy łaski Pana, a miłosierdzie Jego nie ustaje. I że bez względu na to, czy nas w tym momencie boli, czy mamy ciężko, to i tak każdego poranka objawia się na nowo miłosierdzie Boże, a Jego wierność pozostaje wielka bez względu na to, jak my się w tym momencie czujemy. I bez względu na to, jak my się czujemy, to również naszym działem jest Pan. I w Nim możemy mieć nadzieję. My w pewnych momentach tego nie odczuwamy. To jest tak, jakby nasze ciało tego nie odczuwało, to jest tak, jakby nasza dusza tego nie odczuwała, ale Duch, który w nas jest, Duch ludzki, jest napisane, że Duch Święty współdziała, czy Duch Święty świadczy nawet Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I kiedy świadczy, to wtedy my nabieramy otuchy, nabieramy takiego przekonania, bo nam się to znowu przypomina, że przecież jestem dzieckiem Bożym, że przecież jestem w ręku Pana, że przecież włosy moje na głowie mojej są policzone. I tak naprawdę nic nie może się stać, czego Bóg by w moim życiu nie kontrolował. Jeżeli ktoś ufa Panu, dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa i dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. To jest, myślę, centralny fragment tutaj, w tym momencie. Dlatego, że jarzmo nasze pochodzi od Pana. Bóg to jarzmo na nas wkłada i kiedy je wkłada, nie powinniśmy protestować, tylko powinniśmy milczeć, ponieważ On to robi dlatego, że wie, co robi. I z jednej strony jest tak, że Jeremiasz mówi, że Bóg wkłada jarzmo i kiedy to jarzmo zaczyna nas gnieść, kiedy ono zaczyna nam robić problem naszej wygodzie, bo naprawdę robi się bardzo niewygodnie, to wtedy trzeba pamiętać, że to pochodzi od Pana i że to On sam musi stać za tym, że to jarzmo się pojawia. Ale to jest nie wszystko, bo wiecie, że mamy coś takiego jak progresję objawienia, to znaczy Bóg wkłada jarzmo, ale nie zostawia nas z tym jarzmem w samotności. Bo to, że my milczymy i siedzimy w samotności, gdy Pan je nań wkłada, to nie oznacza, że On je po prostu na nas zostawi i sobie pójdzie. I kiedy Pan Jezus mówił o czymś podobnym, to otwórzmy teraz Ewangelię Mateusza i zobaczmy, co dalej, bo to jeszcze nie wszystko. Jarzmo to było coś, to była taka uprząż, którą się wkładało podczas orki. I ta uprząż była wkładana na woły i kiedy to jarzmo było podwójne, to wkładano wtedy takie jarzmo na starszego samca i na młodszego. I wtedy ten młodszy uczył się od tego starszego, a ten starszy nadawał tempo. I obydwa szły i najważniejsze było, żeby one szły w tym jarzmie równo. I teraz jest taki fragment w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi tak.
Pójdźcie do mnie wszyscy, to jest Mateusz 11, 28 do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Czyli jeżeli Pan wkłada na kogoś jarzmo, to okazuje się, że oprócz tego, że Pan wkłada na kogoś jarzmo, to on również w tym jarzmie z nim chce iść. I teraz, jeżeli my odczuwamy ciężar, odczuwamy jarzmo, widzimy, że Bóg włożył na nas coś, co wydaje nam się takie trudne, to reakcja, cielesna reakcja jest taka, to jest strach, cielesną reakcją jest pozbawienie takiego poczucia bezpieczeństwa nagle, dlatego że było mi wygodnie, było mi dobrze, ja to wszystko znałem, a tu nagle ktoś wkłada na mnie takie niewygodne jarzmo i ja mam ciągnąć, ja mam iść do przodu. Ale Bóg mówi, nie tylko wkładam to jarzmo, ale będę również w tym jarzmie z tobą chodził. I teraz najważniejsze dla nas jest to, i to jest coś, co ja przeżywam od pewnego czasu, że w momencie, kiedy my to jarzmo zaczynamy czuć, ciężar tego jarzma, to zamiast tracić orientację i zamiast się bać, to powinniśmy robić jedną podstawową rzecz, ponieważ tu jest napisane, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czyli w momencie, kiedy Pan wkłada na nas swoje jarzmo, to musimy wiedzieć, że w tym jarzmie On idzie razem z nami. Więc pozostaje nam robić jedną podstawową rzecz. Rozejrzyjmy się, gdzie w tym jarzmie jest Pan. Bo On na pewno z nami idzie. Tylko my powinniśmy, biorąc to jarzmo w milczeniu, powinniśmy zacząć w tym jarzmie szukać Pana. On na pewno gdzieś idzie obok nas i kiedy my zaczynamy Go szukać, kiedy my będziemy wiedzieli, że On z nami idzie, to zaczniemy się wtedy od Niego uczyć, bo On jest tym, który dyktuje tempo. I teraz, kiedy On będzie szedł razem z nami, a my będziemy o tym wiedzieć, to wtedy znajdziemy ukojenie dla dusz naszych, dlatego że wtedy odnajdziemy w Nim poczucie bezpieczeństwa, bo to nie jest tylko Jego jarzmo, które On nakłada, ale to jest również Jego jarzmo, które On z nami ciągnie. I czasem tak jest, że gubimy się, po prostu się gubimy w sytuacji, kiedy zaczyna być tak bardzo trudno i wtedy albo powinniśmy wrócić do tego słowa, a jeżeli na przykład mamy dookoła siebie kogoś, kto jest blisko, czy to jest mąż, czy to jest żona, czy to jest kościół, czy ktokolwiek, to dobrze jest sobie wtedy właśnie przypomnieć i powiedzieć, słuchaj, ty przestań się w tym momencie gubić, przestań się, że tak powiem, pod ciężarem tego jarzma tak bardzo stękać, tylko zacznij szukać Pana, gdzie On jest. Żeby On nam się po prostu pokazał i mówić do Niego, Panie, pokaż mi się w tym jarzmie, ja chcę widzieć, gdzie Ty jesteś, ja chcę widzieć, jak Ty idziesz koło mnie i ja chcę się od Ciebie uczyć. Czyli krótko mówiąc, w tym jarzmie nie należy patrzeć na samo jarzmo, tylko należy patrzeć na Pana, który idzie obok. Czyli jak zawsze szukać Pana. I wtedy, jeżeli będziemy szukać Pana w tym jarzmie, to będziemy wiedzieć, że Pan nie odrzuca na wieki. I to wracamy do trenów. Że gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski, ponieważ On wie, co robi. Czyli krótko mówiąc, jeżeli wkłada na mnie to jarzmo, to wie, co robi. Jeżeli przychodzi na mnie taki smutek związany z tym, że jest mi ciężko w tym jarzmie, też wie, co robi, ale się nade mną zlituje według obfitości swojej łaski. I to nie jest tak, werset 33, że On umyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich, bo Mu się tak podoba. Widzi, co jest dobre, widzi, co jest złe, gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka, Bóg to wie, Bóg to widzi. I w 37 wersecie czytamy, któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno dobre, jak i złe? I patrzcie na kontekst. Kontekst nie mówi o tym,
że to Bóg determinuje wszystko, co jest dobre i wszystko, co jest złe, przed założeniem świata postanowił, że jedni będą grzeszyć, drudzy nie. Nie. Tu jest mowa o tym, że przychodzi na człowieka lepszy albo gorszy czas, przychodzi na niego moment trudny, przychodzi uwolnienie i że jedno i drugie pochodzi od Pana. I w 38 werset akurat mamy tutaj dwa przypisy, czyli dwa odnośniki dokładnie. Pierwszy to jest Izajasz 45:7, który mówi o tym samym. Dokładnie po to, żeby podkreślić kontekst i to, w jakim sensie jest to pochodzenie od Pana tych rzeczy. Izajasz 45:7. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Gdyby Bóg był takim Bogiem dalekim, a nie Bogiem bliskim, i gdybyśmy nie wiedzieli, że On jest Ojcem, no to byśmy mogli się rzeczywiście uskarżać na to wszystko, co nas w tym momencie boli. Ale to Bóg nas doświadcza i jest napisane wyraźnie, że On nie da nam takiego doświadczenia, którego byśmy nie mogli zdzierżyć. Tutaj jest napisane, a jeżeli nie, to daje wyjście, żebyśmy mogli znieść. Jest pierwszy list do Koryntian, kiedy Paweł pisze w 10 rozdziale o tym, żeby się uczyć z historii Izraela. I mówi tam o różnych sytuacjach, które Izraelici przeżywali na pustyni. I na końcu mówi to, co według Brytyjki jest tłumaczone jako pokuszenie. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znieść. W oryginale jest mowa o doświadczeniu, czyli dotąd nie przyszło na was doświadczenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli doświadczani ponad siły wasze, ale z doświadczeniem da i wyjście, abyście mogli znieść. Ponieważ jest napisane, że Bóg ani nie ulega pokusie, ani nikogo nie kusi. Więc to nie jest to, że Bóg będzie dawał pokuszenie w sensie takim, jak daje je diabeł. Ale da wyjście, żebyśmy mogli znieść. Dlaczego? Dlatego, że On wie o tym, bo On sam włożył to jarzmo i On sam będzie chciał to jarzmo z nami nosić. I drugi fragment to jest Amos 3:6. Księga Amosa 3:6. Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego Pan nie wywołał? Znowu mowa o szczęściu, nieszczęściu, o trudnościach, o błogosławieństwie. To wszystko w naszym życiu pochodzi od Pana. I jeżeli my nauczymy się chodzić w tym jarzmie, dlatego, że jeżeli mąż nosi jarzmo w młodości, to jest dobrze. Dlaczego? Dlatego, że on się po prostu więcej nauczy. I jeżeli Bóg wkłada to jarzmo, to wtedy należy milczeć, a nie protestować. Treny były napisane jeszcze w czasie, kiedy nie było objawione to, co powiedział Pan Jezus. Więc to, co miał do powiedzenia Bóg na ten czas, to było: wkładam na ciebie jarzmo i milcz. A potem, kiedy Bóg objawił się bardziej i w ostateczny sposób przez Jezusa, to powiedział: milcz, ale ucz się ode mnie. I miej nadzieję, dlatego że ja z tobą tam idę. I dalej czytamy
u Jeremiasza w trenach, na co może się uskarżać człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Czyli w kontekście można powiedzieć tak, nie uskarżaj się na to, że to jarzmo na ciebie włożyłem, bo to, że jarzmo zostało na nas włożone, to na pewno nie jest dlatego, że Bóg się po prostu nad nami pastwi. Nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Ma w tym jakiś cel. Natomiast na pewno da wyjście i na pewno będzie to ostatecznie ku naszemu błogosławieństwu. Jeżeli na cokolwiek możemy się uskarżać, to się uskarżajmy na swoje grzechy. I dalej jest napisane, doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. I wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Wbrew wszystkiemu, wbrew temu właśnie, że to jarzmo nas tak boli, to zwróćmy się do Pana, szukajmy Go i popatrzmy się i rozejrzyjmy się uważnie, gdzie On idzie, zobaczmy, że idzie blisko, zobaczmy, że nadaje ton i na pewno nie jest tak, że nas w tym jarzmie porzuci. I dlatego, jeżeli będziemy pilnować tego, jeżeli będziemy mieć taką świadomość, jeżeli będziemy siebie nawzajem też zachęcać w ten sposób, bo widzimy czasem, że brat, siostra, żona, mąż właśnie idą w jarzmie, które jest dla nich ciężkie, a ciężkie jest dlatego, że jeszcze nie widzą, jak blisko w nich, w tym jarzmie z nimi idzie Pan. I dlatego, jeżeli będziemy trwać w tym słowie, jeżeli będziemy się nawzajem w ten sposób zachęcać, jeżeli będziemy rzeczywiście szukać Pana w tym jarzmie, to prędzej czy później Go zobaczymy i wtedy nasze dusze będą, tak jak jest napisane, znajdować ukojenie. Ponieważ odkryjemy coś takiego i naprawdę trudno jest o tym mówić w momencie, kiedy człowiekowi to jarzmo jest nakładane, ale Bóg coś takiego powiedział. Jarzmo moje jest miłe, a brzemię jest lekkie. Ja w tej chwili na przykład idę w pewnym jarzmie i ja nie odkryłem jeszcze tego, że ono jest miłe. Ale ja widzę, że co ja muszę zrobić, żeby odkryć to, bo to jest pewna obietnica. I jeżeli ja chcę to zobaczyć i chcę mieć ulgę w niesieniu tego brzemienia, to ja na pewno muszę znaleźć w nim Pana i na pewno muszę zobaczyć, że On jest cichy i pokornego serca i uczyć się w tym wszystkim od Niego. A On nie da nam takiego doświadczenia, które by przekraczało nasze siły, a jeżeli nam daje, to daje i wszystko, co jest potrzebne do, nie tylko do życia i pobożności, ale żeby to doświadczenie znieść. I tak jest na pewno, bo tak mówi Boże Słowo. Amen.